STS Zakłady Bukmacherskie Sponsorem głównym Jagiellonii Białystok Rafał, trwa przerwa reprezentacyjna A wy na tą przerwę zeszliście w bardzo, w bardzo dobrych humorach O co jeszcze kilka tygodni temu Myślę, że ciężko, ciężko będą było pomyśleć Natomiast po zwycięstwie 3 do 2 W bardzo trudnym meczu z Lechem Podejrzewam, że ta praca tutaj w, I w tym tygodniu, i w następnym Będzie wyglądała bardzo dobrze I będzie w przyjemnych warunkach Dzień dobry Państwu Odnosząc się do pytania Tak jak na bardziej przyjemnych warunkach dla nas może tak, jednak zawodnicy dostają troszeczkę w kości. Dla nich może te treningi nie są aż takie przyjemne, ale patrząc pod kątem tego ostatniego naszego spotkania, myślę, że z takimi pozytywnymi nastrojami przystąpiliśmy do tego okresu. Zupełnie inne, bardziej wyczyszczone głowy, bo myślę, że gdybyśmy tam przegrali, te dwa tygodnie byłyby taką solidną dawką, ale już nie w takich emocjach, jakich, jakie mamy teraz. Kilka dni od tego spotkania minęło szalonego spotkania, no bo też okoliczności, w których odnieśliśmy to zwycięstwo, były dosyć nadzwyczajne. Jakie wnioski już na chłodno po tym spotkaniu, bo pewnie jakaś analiza też już była? Tak, na chłodno. Oczywiście nie umniejszam tutaj w żaden sposób przeciwnikowi, który ma naprawdę bardzo dobrych jakościowo zawodników i myślę, że w pierwszej połowie troszeczkę napcholili na nich krwi. Ale podsumowując całe to spotkanie, myślę, że trzeba być z tego. Mocno zadowolonym, bo jednak drużyna pokazała po pierwsze dużą wolę walki, nawet grając w 10, a druga sprawa, przede wszystkim nie baliśmy się potem grać ofensywnie, mimo tego, że graliśmy u jednego zawodnika mniej. Stwarzaliśmy swoje sytuacje i wierzyliśmy do końca, że, że ten wynik jeszcze jest otwarty i nie powiem, że ta bramka gdzieś tam wisiała w powietrzu, ale mocno w to Wierzyliśmy. No i druga rzecz, oczywiście, sytuacja Kamiskiego, Gdyby strzelił tutaj na 3-1, zupełnie inne nastroje mielibyśmy w tym tygodniu. A tak możemy powiedzieć, że w spokoju możemy te dwa tygodnie przepracować. A z czego, Twoim zdaniem, taka przemiana mentalna wynikała? Bo do tej pory często zdarzało nam się tak, że gdzieś po tej stracie bramki, chociażby tak było podczas spotkania w Lubinie, gdzie do tej pierwszej bramki wszystko wyglądało w miarę ok, ale już po tej bramce praktycznie. Przestaliśmy funkcjonować na boisku tutaj, mimo tych niesprzyjających okoliczności, mimo tego, że Rywal miał dogodne okazję na nastrzelanie trzeciej bramki, mimo tego, że graliśmy w osłabieniu, to jednak ten zespół cały czas był w grze o to, żeby zdobyć jakieś punkty. No, każdy chyba z zawodników myślę, że zdawał sobie sprawę z sytuacji, która nas dopadła i chcieli odmienić swoje przede wszystkim podejście. Bo myślę, że niezależnie od tego, czy gramy w 10 czy 11, ta wola walki zawsze musi być. I czy wygrywamy, czy przegrywamy, musimy od początku do końca prezentować się na tyle dobrze, aby po meczu powiedzieć, że zrobiłem wszystko, aby w tym spotkaniu odnieść zwycięstwo. Nie zawsze się będzie udawało, bo taka, taka jest piłka. Zmiana mentalna to, to na pewno. I myślę, że taką. Jedną z jak na pewno też była rozmowa z kibicami, którzy w jakiś tam sposób e, wspomogli nas jako, jako sztab szkoleniowy, jako zawodników. E, także tu myślę, że to nie był tylko jeden czynnik. Tych czynników jest naprawdę wiele i nie będę tutaj wszystkich po kolei wymieniał. Tak się zacząłem zastanawiać, bo ta przymiana też się objawiała w tym, że, że zespół, zespół mocno walczył. Ten kontakt cały czas z przeciwnikiem był. W takich sytuacjach też często i bardzo łatwo o kartki. A tych kartek, szczególnie w ostatnim czasie, bardzo dużo łapie. Błażej, Augustem. Tak takie znają. Czy to gdzieś nie jest powoli, jakiś taki mały, mały rekord bo w zasadzie w trzech meczach z rzędu, w których zagrał. Trzech nie dokończył. To prawda, już rozmawialiśmy tutaj z Błażejem. Wiemy o tym, że chcemy też grać agresywnie. Błażej też jest zawodnikiem, który nigdy nie odpuszcza, i te kartki no, nie ma co ukrywać łapie. Czasem myślę, że. Nie do końca ocenia po prostu sytuację, w której się znajduje i myślę, że w niektórych sytuacjach można było zachować się troszeczkę lepiej i no ale taka jest konsekwencja. Oczywiście myślę, że może jest na tyle doświadczonym, że to zawodnikiem, że w przyszłości wyciągnie wnioski i dalej będzie grał agresywnie, ale, ale już będzie lepiej oceniał te sytuacje w którym miejscu się znajduje i jak groźna jest dana akcja przeciwnika. Powiedz, co można i nad czym będziecie się skupiać, jeżeli chodzi o tę przerwę reprezentacyjną? Nad czym będziecie pracować, co będziecie chcieli poprawić, co udoskonalić? Ten tydzień akurat bardziej poświęcony jest tematyce motoryki, bo tutaj mamy te dwa tygodnie po to, żeby dobrze przygotować się na następne, można powiedzieć, ponad miesiąc pracy, bo później już przerw nie będzie. Będziemy grali, można powiedzieć, tydzień w tydzień, i nie będzie czasu na to, aby mocniej popracować. Ale myślę, że przede wszystkim dobra organizacja gry w defensywie i kierowanie sytuacji w ofensywie, abyśmy nie bali się podejmować choćby nawet ryzyka po to, żeby, żeby czasem poświęcić kosztem defensywy, poświęcić się na ofensywę. Właśnie, jeżeli chodzi o tą defensywę też Boże, ja chyba zabraknie, bo to z tego co ja, że była ósma żółta kartka. Nie wiadomo też. Czy Paweł Olszewski się wykuruje? W ogóle, jak wygląda ta sytuacja, jeżeli chodzi o, o, o kadrę, o stan zdrowia zawodników tutaj po tym pierwszym tygodniu przerwy w czy Znaczy, ja na pewno nie mamy w najbliższym meczu. Paweł Olszewski na chwilę obecną jest w treningu indywidualnym i do końca tygodnia tak zostanie. Będziemy e, czekali na jego e, wizytę u lekarza, żeby czekać na zgo ewentualną zgodę na, na, na treningi. Na chwilę obecną go nie mamy i może być problem z, z nim. Jeśli chodzi o pozostałych zawodników, mamy wszystkich do dyspozycji. Oczywiście jakieś drobne urazy mięśniowe czy e, jakieś lekkie kontuzje się zdarzają, także tu o takich osobach nie mówię. No i tak już zupełnie na koniec. Niedawno podawaliśmy komunikat, że otrzymałeś zgodę na to, żeby poprowadzić warunkowo zespół do końca tego sezonu rozgrywkowego 2020-2021. Ty jesteś aktualnie szczęśliwym posiadaczem papierów UEFA, jeżeli dobrze kojarzę, czy podejmujesz już jakieś kroki w tym celu, żeby, żeby, żeby w przyszłości już o takie warunkowe, warunkowe pozwolenia się nie starać, a mieć po prostu już odpowiednie papiery i przygotowanie do tego, żeby samodzielnie prowadzić zespół? W tej chwili aktualnie kurs UEFA Pro y, trwa i nie jestem w stanie tutaj dołączyć. Czekam na to, na informację, kiedy następna jak gdyby sesja rozpocznie się. Myślę, że nie będzie to wcześniej jak w przyszłym roku, także yy, tak mam zamiar yy, ewentualnie przystąpić. Bądź oczywiście to jest bardzo dużo chętnych, jeśli chodzi akurat o to, ale złożyć papiery o to, aby na ten kurs się dostać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagielloni Biały